Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejnego konia. Tym razem dla mnie trochę bardziej ważnego, ponieważ ta hodowla była w sumie moim marzeniem od początku tego hobby horsingu i tak dalej. Więc tak. Były trochę komplikacje, ponieważ czekałam na tego konia prawie 2 tygodnie plus miesiąc, bo był w dzierżawie, zanim go kupiłam. Bo tak, ogólnie była też pomyłka paczek, że do mnie doszedł totalnie inny koń, doszła do mnie Fyty Firebloom, a do innej osoby właśnie ten koń i była właśnie... I był właśnie problem, ale na szczęście odesłaliśmy sobie i tutaj już znajduje się mój koń. Więc zabierajmy się za otwieranie. Jak już otworzyłam z tej folii i tak dalej, więc teraz został nam tylko ten karton. Okej, dobra, ja już tego konia tutaj wyjęłam i ogólnie tutaj mamy pierwszy co taki kij, taki trochę krótki, ale chyba to nie jest oryginalny kij właśnie od tej osoby, tylko taki, o, jak będzie dla mnie za krótki, to go wymienię po prostu. Miał on przyjść do mnie jeszcze z ogłowiem. O, tutaj właśnie możecie zobaczyć takie ogłowie. Jest ono chyba z naturalnej skóry albo ze skórki eko. Jest to ogłowie Hackamore. Tutaj są właśnie takie lepione czanki. Więc fajnie, bo na nim raczej nie będę jeździć na wędzidle. I ogłowie bardzo mi się podoba. Może wymienię te czanki, jak będę mieć jakieś inne, na przykład metalowe albo coś. Więc bardzo dziękuję za taki gratisik. I czy tutaj był jeszcze kantar? Czy kogoś jest? Chyba tak. Więc ogólnie ja biorę ten karton tutaj. A teraz weźmy się za konia. Okej, słuchajcie. I wow. Wow, ale ten koń jest piękny. Ale on jest dosyć mały w sumie. Ja się spodziewałam, że on będzie trochę większy, ale... O wow, zobaczcie tylko. I jak możecie się już domyślać, jest to koń od Solgu Art. I właśnie tutaj ma jeszcze metkę taką. O. Wygląda przepięknie. Jakby... Wow, ja totalnie się spodziewałam czego innego. Ale jest śliczny, a najbardziej mi się właśnie podobają te chrapki i tutaj, że są takie włoski i w ogóle to tak realistycznie mega wygląda. I to oko. Wow, ale ono jest dziwne tutaj w środku. I tak. Właśnie coś, co mi się tak podobało, że on ma takie uszy właśnie. Tutaj ma w nim taką słodką dziurkę, zobaczcie. Ale ten irokez jest taki właśnie sztywny, taki fajny. Ja się spodziewałam, że ta grzywa będzie taka miększa w dotyku, ale ona jest właśnie taka jak u żywego konia. I popatrzcie na te oczy. W sensie na to jedno oko, po drugiego nie ma. Ale zobaczcie, jakie śliczne. Takie, no serio, przepiękne. I wow. Totalnie jakby wow. Jakby nie spodziewałam się, że on będzie aż tak piękny. Ma tutaj ogólnie taki kantarek, taki futerkowy. Ja mu go ściągnę, żeby go zobaczyć jeszcze bez niego. Ale ogólnie fajnie, że dostałam do niego sprzęt jakikolwiek, bo chyba nie mam jeszcze tak małego konia u siebie. Więc fajnie. Ale ogólnie patrzcie, on ma jedno uszko do przodu, tak normalnie, a to drugie tak do tyłu, więc to też jest tak fajnie bardzo zrobione. I zobaczcie ten irokez. Wow, jego lubię go tak dotykać. Ale tak, zobaczcie ogólnie. Ja myślałam właśnie, tak jak Toster mówiła, że
te tutaj, one są wyryte, ale one są właśnie tak fajnie namalowane i to tak, tak mega fajnie wygląda. Ale właśnie, jak już mówiłam, przepięknie wyglądają te tutaj na chrapach, to jest serio mega ładne. Ale to oko mnie rozwala, ona jest taka dziurka po prostu, taka słodka dziurka, tak fajnie to wygląda. I jeszcze taka sztywna, taki dźwięk fajny. Ale ten koń właśnie, on jest taki trochę jak Albert, bo właśnie, czekajcie, ja tutaj w niego zapukam, nie wiem, czy to będzie słychać, ale... No właśnie, on jest taki jakby plastikowy i tak tutaj też jakby, wow, mega fajnie to wygląda. Ale ogólnie jestem ciekawa, czy fajnie mi się będzie na nim jeździło, bo ja go kupiłam pod względem ujeżdżenia. Ale nie wiem, którą stroną się ten kij wsadza. Czekajcie, tą spróbuję może. Ja się ogólnie nie znam, jak się wkłada te kijki. Ogólnie kijek już mu włożyłam i teraz dałam takie trochę inne światło, gdzie może będzie go trochę lepiej widać, więc tak. Tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć jego ogólnie te szczegóły i tak dalej. Tutaj może będzie lepiej w końcu widać te chrapy. I wow. No ogólnie jest to mój pierwszy koń od Solku. I wygląda po prostu cudownie. Macie tutaj to oczko. Takie oczko. I wygląda pięknie. Tutaj ma takie dziwne, ale to jest chyba jakaś tam wada, że tutaj od lakieru coś. Ale ogólnie nie przeszkadza mi to. I właśnie fajnie, że ta metka jest tutaj, a nie tu, bo to mi się w ogóle nie podoba, że no jakby te metki są tutaj, bo tak dziwnie wygląda, że no. No ale właśnie ogólnie tutaj bardzo mi się podoba ten obrazek na metce. On jest taki ciekawy, co nie? I ogólnie ja mu jeszcze przymierzę to o głowie, więc za chwilę wam pokażę, jak w nim wygląda. I tutaj możecie zauważyć, że te sprzączki, one nie są jakby takie zwykłe, tylko one są takie z drucika jakby. Tak ciekawie to wygląda. O. Ogólnie ja już Ragnarowi ubrałam to o głowie i jak dla mnie wygląda w nim mega, mega fajnie i nie spodziewałam się, że ono aż tak fajnie wygląda. I ogólnie to jestem mega zadowolona z niego, jest prześliczny i już nie mogę się doczekać, aż na niego wsiądę i ogólnie go przetestuję. I ogólnie wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a że Ragnar zostanie ze mną na długo.